bardzo. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować za obecność prezydenta tutaj, bo bez niego reaktywacja żużla gnieźnieńskiego nie mogłaby się odbyć i chciałbym oddać głos w tym momencie. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, ale tak sobie myślałem, że ta konferencja to chyba najbardziej liczna obecność dziennikarzy poprzez półtorarocznej moich konferencji prasowych. Szanowni Państwo, troszeczkę historii. Jeżeli sobie przypominacie, ja od samego początku twierdziłem, że sport to ten żużlowy, to najbardziej masowa dyscyplina, ciesząca się największą popularnością mieszkańców. Sam już od wielu lat jestem kibicem czarnego sportu i na początku mojej kadencji deklarowałem, że ten sport żużlowy musi u nas istnieć. Pamiętacie Państwo, mieliśmy w budżecie miasta na rok 2016 założone 400 tysięcy złotych, ale te pieniądze miały iść na żużel, a nie na spłatę starych długów. Niestety zdarzyło się, jak się zdarzyło. Dzisiaj nie wystartowaliśmy w tym sezonie. Dzisiaj ogromnie cieszę się i moje serce się raduje, że faktycznie powstał nowy twór Gnieźnieńskie Towarzystwo Motocyklowe. To jest motorowe, tak jest, a to emocje. Także z tej ogromnie się cieszę, bo to jest coś, co przywraca wiarę naszym mieszkańcom, że w Gnieźnie ten żużel może być reaktywowany i na pewno będę kibicował temu przedsięwzięciu, będę go wspierał. Już dzisiaj mówimy o pewnej współpracy między towarzystwem, a chociażby gnieźnieńskim GOSIR-em, który administruje tymi budynkami, gdzie też w tej chwili towarzystwo będzie miało swoją siedzibę. Ale jednocześnie chciałbym podkreślić, że będę się też bacznie przyglądał tym działaniom. Będę się przyglądał tym działaniom tak, aby nie dopuścić w przyszłości do sytuacji takich, jakie miały miejsce wcześniej w roku ubiegłym czy na początku roku bieżącego. Jestem przekonany, że działania nowego zarządu doprowadzą, że ten zapach metanolu i ryk silniku w tym roku już poczujemy, a w przyszłym roku jestem o tym głęboko przekonany. Klub otrzyma licencję i wystartujemy w zawodach ligowych w przyszłym sezonie. Krzyśka Beata, Przemiany na Szlaku Piastowskim. Panie Prezydencie, czy Pan przewiduje jeszcze jakieś przeszacowania budżetowe w tym roku na najbliższej sesji albo po wakacjach dofinansowanie tej szkółki żużlowej? Tak jak powiedziałem wcześniej, miasto będzie się przyglądało nowemu towarzystwu, będzie go wspierało. W tej chwili w budżecie miasta Gniezna mamy niewykorzystane 10 tysięcy złotych na szkolenie dzieci i młodzieży. Poprzednie towarzystwo nie podeszło do konkursu o taką dotację, więc nowe towarzystwo jak najbardziej będzie mogło się o tą kwotę ubiegać. To po pierwsze, a po drugie też w budżecie jest cały czas kwota wolna, niewykorzystanych środków w kwocie 30 tysięcy na organizację turnieju żużlowego w roku 2016. Także dodatkowych środków w roku 2016 nie przewiduję, oprócz tych wymienionych.